Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest zespołem publicznych placówek oświatowych prowadzonym przez miasto Zabrze w województwie śląskim, powołanym do życia w 2000 roku, obchodzi więc jubileusz 20-lecia. Mottem centrum jest: dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze. W skład centrum wchodzą Centrum Kształcenia Zawodowego w Zabrzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu z drugim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkołą policjalną nr 9, planowaną do utworzenia szkołą branżową drugiego stopnia. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i współpracuje z zabrzeńskimi placówkami oświatowymi, pracodawcami i organizacjami pracodawców. Głównym zadaniem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów zabrzeńskich szkół kształcących zawodowo. W centrum opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, opiekunowie klas, grup, korzystający z pomocy doświadczonego pedagoga szkolnego. Realizowane są programy profilaktyki i wychowawczy, program poprawy efektywności kształcenia, a także własny program przeciwdziałania absencji. Realizowane są też procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych. W sprawach wychowawczych nauczyciele centrum współpracują z rodzicami uczniów, nauczycielami i wychowawcami klas szkół macierzystych uczniów. Od kilkunastu lat miasto Zabrze tworzy dla Was najnowocześniejsze pracownie kształcenia praktycznego, odwzorowujące rzeczywiste warunki pracy. Jeżeli chcecie się uczyć w zawodach budowlanych, mechanicznych i elektrycznych, samochodowych, odnawialnych źródeł energii, wentylacji i klimatyzacji, hotelarskiej, obsługi ruchu turystycznego, fryzjerskiej czy wreszcie informatycznej, zapraszamy do szkół, które z nami współpracują. W nowoczesnych pracowniach centrum organizuje zajęcia praktyczne dla szkół. Zespół szkół mechaniczno-samochodowych w zawodach technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. Zabrzeńskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w zawodach technik budownictwa, technik mechanik, technik architektury krajobrazu, operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zespół szkół nr 17 w zawodach technik hotelarstwa, pracownik obsługi hotelowej, technik organizacji turystyki, technik eksploatacji portów i terminali. Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w zawodach ślusarz, elektryk, murarz-tynkarz, fryzjer. Centrum Edukacji w zawodach technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik chłodnictwa i klimatyzacji. Zespół szkół nr 10 w zawodzie technik informatyk, technik elektronik. Zespołem szkół nr 42 w zawodach pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy fryzjera, murarz-tynkarz. Dzięki życzliwości władz miasta Zabrze, centrum jest dziś zespołem nowoczesnych pracowni, w których uczniowie mogą się kształcić w warunkach zbliżonych do rzeczywiście panujących w zakładach pracy, mogą zdobywać wiedzę i umiejętności poszukiwane na wymagającym rynku pracy polskim i europejskim. Do najważniejszych pracowni należą pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie firmy Haas ze Stanów Zjednoczonych, pracownia napraw i diagnostyki samochodów ze strefą hybrydy firmy Toyota Yanovan, pracownia odnawialnych źródeł energii firmy Fortum Power & Heat, pracownia instalacji sanitarnych firmy Roka Polska, pracownie budowlane pod patronatem firmy Atlas, pracownie fryzjerska, kosmetologii, hotelarska i obsługi organizacji turystyki w hostelu Guido. W centrum działa ośrodek egzaminowania zewnętrznego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, posiadający upoważnienie do organizacji zewnętrznych egzaminów zawodowych w kształconych w centrum zawodach, zaś prawie wszyscy nauczyciele kształcenia zawodowego centrum posiadają uprawnienia egzaminatorów zewnętrznego egzaminowania, często w kilku zawodach. Od wielu lat centrum jest głównym organizatorem zabrzeńskich targów edukacji Szkolne Prezentacje. Współorganizuje wraz z innymi zabrzeńskimi instytucjami Dni Nauki, Targi Pracy i Przedsiębiorczości oraz Ogólnopolski Tydzień Kariery. Posiadamy certyfikat systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001-2015.